Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych nabiera tempa. Najnowsze sondaże wskazują, że Joe Biden, który kilka dni temu już oficjalnie został kandydatem partii demokratycznej, nie może być pewny wygranej. Donald Trump zaczął odrabiać straty. Jeszcze miesiąc temu sondaże były mocno niekorzystne dla Donalda Trumpa. Joe Biden miał dużą przewagę w Stanach Wahających się. Wtedy był w stanie odbić Republikanom nawet Teksas. Wyborcy uważają, że Trump nie wie, co robić w sytuacji, w której koronawirus, czyli kryzys medyczny, przeradza się w kryzys ekonomiczny. Najnowszy sondaż CNN pokazuje jednak, że Biden traci przewagę. W tej chwili on nadal prowadzi, ale widać wyraźnie, że ta różnica się mocno zmniejszyła. Mówi profesor Robert Alberski. Według sondażu CNN różnica między Bidenem i Trumpem zmalała do 4 punktów procentowych. Jeszcze mniejsza jest przewaga kandydata demokratów w Stanach Wahających się. Wiele wskazuje na to, że Trump odzyskuje siły, mówi prawnik Marcin Jakubczyk. To bezrobocie już teraz zaczęło, jednak ten stopień bezrobocia zaczął spadać. To działa oczywiście na korzyść Donalda Trumpa. W lipcu w Stanach Zjednoczonych przybyło blisko 2 miliony miejsc pracy. To wciąż mało w porównaniu z początkiem pandemii, kiedy pracę straciło 13 milionów osób, co Trumpowi wytyka regularnie Joe Biden. Przed kilkoma dniami Biden już oficjalnie przyjął nominację demokratów. Wcale nie musiało być tak źle, wystarczy się rozejrzeć. Nie jest tak źle w Kanadzie czy w Europie. Prezydent Trump powtarza nam, że wirus zniknie, czeka na cud. Cóż, mam dla niego wiadomość, żaden cud się nie wydarzy. Miracle is coming. Trump sięga jednak po dane gospodarcze sprzed pandemii. Przekonuje wyborców, że gospodarka zaczyna wracać na właściwe tory. Spójrzcie na to, co osiągnęliśmy do czasu pojawienia się tej plagi. Spójrzcie na to, co osiągnęliśmy. Teraz robimy to ponownie. Wybory prezydenckie w USA zaczynają przypominać referendum nad polityką Donalda Trumpa. Dr Marcin Chmielowski podkreśla, że 80 dni to za mało, by gospodarka wróciła do siebie. Dodaje, że osoby bezrobotne w USA zagłosują za jakąkolwiek zmianą. Większość wyborców Bidena, mniej więcej 60-70%, mówi, że zagłosuje na niego dlatego, że nie jest Trumpem. Dr Marcin Chmielowski przekonuje, że czas nie jest zwolennikiem Trumpa. Inne zdanie na ten temat ma prawnik Marcin Jakubczyk. Wskazuje też, że starcie Bidena z Trumpem to także silny spór światopoglądowy, starcie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Obecny prezydent jest silnym przeciwnikiem tak zwanej aborcji. W tej sprawie rzeczywiście Donald Trump zrobił bardzo wiele, wypowiedział prawdziwą wojnę Planned Parenthood i środowiskom pro-choice. Kampania demokratów jest finansowana m.in. ze środków z klinik aborcyjnych, jak właśnie z Planned Parenthood. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada.